wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Lat minęło jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat skrąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Pokój gościnny, to ma się do mnie zwrócić. Ja rozumiem. A świnił mnie pan wtedy. Uj, panie inżynierze. Ale na ale co nie mi... mam precesji, panie. Na co mi gościnny pokój? No, ja tak mówię, albo mówię tak. A może będzie pan kiedyś potrzebował jakiś kawałek metrażu mieszkalnego na siebie czy dla kogoś, to wtedy do mnie się pan zwraca. No, dziękuję panu, dziękuję, ale co to? Przychodzi pan na hotelarstwo?
W pewnym sensie. Zminiaturyzowałem, wie pan, cały ten sprzęt. Przepuściłem przepierzenie przez warsztaci. Przez świetlicę. Świetlicę, nie? Świetlicę. Pan się kiedyś doigra, panie Walędzie. Weź, jak tatusia chciałby straszyć? No, domowe? Proszę. Nie, i to słowiańskie. Dzisiaj kobiety nie mają czasu na robienie domowych rzeczy. A szkoda. Nasza matka wstydziłaby się dać do stołu coś kupnego. Chleb poproszę. O, nawet chleb sama piekła, bo uważała, że ten od piekarza jest za mało chrupki. No i z tymi nalepkami? O, mi się zawsze trafi. A jej syn został producentem paczkowanych broilerów. To już nie królików? Nie. Ja się do asortymentu nie przywiązuję. Hoduję to, co się opłaca. Przerzuciłem cię na kurczaki. Bo raz, mięsa z królików już mało kto je. Poza tym futrem nie można konkurować ze sztucznymi tworzywami. A państwo bardzo silnie popiera drób, żeby wyrównać bilans w mięsie i eksport. Moja kura od razu się nazywa chicken. Eksportujesz? Nie, ja nie. Ale wszystko na pniu mnie kontraktuje anime. To się nazywa współczesny rolnik hodowca. Może jeszcze załatwi. Ja bardzo lubię królicze futro. Stefan kupił mi w zeszłym roku i bardzo mi się dobrze nosiło. Całą zimę nosiłam. Całą zimę. Widziałem w szafie. Co? Trzeci gatunek. Odrzut z eksportu. Bardzo wyłazi? Nic nie wyłazi. Jak to nie wyłazi? Musi wyłazić. Co się śmiesz? No pewnie, że nic nie wyłazi. Musi wyłazić. Absolutnie nie wyłazi. Jak to trzeci gatunek? Jaki trzeci gatunek? Wyłazi chyba. Antek chyba nie wyłazi. Mówię, że wyłazi, to wyłazi. No co ty mi będziesz opowiadał? Nie ma cudów. Musi wyłazić. Słyszysz? Proszę. Proszę. I czekaj, to są nawet, zdaje się... Tak, to są moje króle z letniego miodu. Ale skandalem wypuszczać wybrakowany towar. Z letniego miodu. Człowieku, kontraktacja jest kontraktacją. Zakontraktowałem 3000 sztuk i odstawiłem, a że mi nie zakwestionowali przy odbiorze, to ich sprawa. No, mówiłam, że wyłaziłem. Daj no mi, Madzia, tyś załatwi. Domowa? Co, domowa. A to i ja poproszę. Proszę bardzo. Dziadku, a tatuś był na kolegium. Marek. Przypakowałeś co? A nie, to był przypadek. Wezwali go przez pomyłkę, nie ma o czym mówić. Może sałatki jeszcze? Wcale nie przez pomyłkę. Myśmy razem go bili. Tatuś go lał, a ja go kopałem. Marek. A pamiętasz, Madziu, Bronka Banacha? Bronka Banacha. Tak, pamiętam. A dobre sobie, że on został dyrektorem lasów państwowych w Koszalinie. Patrz, dyrektor, a nie, tego obudowali cię ostatnio, dzieci pięknie ci chowają. A najmłodsza jest w technikum leśnym, a Darek jest w czerwonych beretach, odsługuje. Ale każdy oczywiście jest kowalem swojego losu. Tatuś jest inżynierem. Czy majonez w tej salatce to jest domowy? Nie, kupny. Uuuuj, to bida, synku. Na pewno będzie dziadusiowi na wątrobie leżał. Jakby ojciec zażywał więcej ruchu, to by ojcu nic nie leżało, nic. Ty mnie ruchem nie lecz. Ja już dosyć się w życiu nachodziłem. Bywało, wyjdę do lasu na parę dni, to i parę wiorst przechodzę piechotą. A gdzie dziaduś spał? No,
Puszcza zawsze daje leśnikowi posłanie. Antek! A co dzień się? No brano się suchary, poleć. A co, idziecie do tabu? A resztę do na Zdzisława dzieje. Sława. Dobra, wszystko jedno. Uparła się, że trzeba iść. Magdę też bierzemy. No, chyba nie masz nic przeciwko temu. Nie. Skądże? O, ojciec też idzie. Nie, ja już się dosyć nachodziłem po świecie. Mnie już to nie dziwny. Ja wnukami wolę się nacieszyć. Tak, my z dziadkiem zostaniemy. Stefan. Pozwól no tu na chwilę. Nie, dziękuję bardzo. Przebierasz się. Magda, przebierasz się, chcesz? Tak, przebierasz się. Tobie nie wolno Coca-Cola. Widzisz, jest taka sprawa. Przyjechaliśmy kupić ten samochód i mamy za sobą gotówkę. Dosyć sporo. Żeby mieć luz przy wyborze. Gdzie masz schowek? Jaki schowek? No sejf, gdzie trzymasz pieniądze albo kosztowności. Nie no, pieniądze to ja trzymam na książeczce do kałopszcie, a kosztowności? No to ja mam tę obrączkę, Magda nosi ten swój pierścionek na palcu, a Jagoda ma łańcuszek złotek, ale też go ma na sobie. Taka sprawa. Bo widzisz, tak, to jest bliska. Jest sporo grosza. Tu w tej walizce? No specjalnie, żeby się nikt nie domyślił. No widzisz, i trzeba by to jakoś zabezpieczyć. No to co za problem, że położymy ją na Pawlaty, tam gdzie są inne walizki, po kłopocie, nie? No a jak się ktoś pomyli i weźmie nie tę walizkę, co trzeba, no i nieszczęście. Tak kto się może pomylić, bo nikt nie wyjeżdża. Nawet jakby się ktoś pomylił, to jesteśmy tutaj wszyscy sami swoi. Nie? Widzisz, Stefan, ty sobie nie myśl nic złego, ale ty masz mało do czynienia z pieniędzmi, a dla mnie to są trzy ostatnie kontrakty. Dwa mioty królika i jeden transport brojlerów do Anglii. Cholera. Wiesz co, ja to lepiej wezmę ze sobą na te Wacława dzieje. No, jak uważasz. Ale co to są te brojlery? Tato, jak my będziemy spać? Nie wiem, no przyjdzie mama, to jakoś nas wszystkich poukłada. Na razie zajmij się czymś tam. Ale Jagoda słucha adapteru. No to i ty posłuchaj. Ale mnie to nie ciekawi. Ona słucha wyrwanego z marzeń. Co słucha? Wyrwanego. Nie zawracaj głowy, nie widzisz, że rozmawiam z dziadkiem. No może to i dobra okazja, żeby trochę porozmawiać. Przyglądam się tak waszemu życiu. I żal mi ciebie, Stefan, chociaż jesteś obcy. Jak to obcy? No, dzień rzecz nabyta, a córka to jest córka. A wnuki? No, wnuki to nasza krew i dlatego się martwię. A, dzieci jak dzieci. No, kiedy tak przyglądam się im, to mi się królik Jantka przypominają. Siedzą biedactwa zamknięte w klatkach i nic o świecie nie wiedzą. O lesie, o wodzie, o zwierzętach. Nie, to nieprawda. Jagoda ma czwórkę z biologii. A nie dalej jak dwa tygodnie temu byłem z nimi w ogrodzie zoologicznym. Marek miał robione zdjęcie na lamie. O, proszę. Na lamie. W naszych stronach kozy są lepsze. Kozy. Nie wszystkie dzieci mogą mieszkać na wsi albo w leśniczówce. No owszem, ja też lubię las i leśniczówkę, ale na tym świat się nie kończy, nie? W mieście są teatry, kina, muzea, biblioteki. W mieście dzieci rozwijają się szybciej i wszechstronniej. To jest naukowo stwierdzone. Bronka Banacha, dzieci wychowują się w lesie przy ojcu, a co zapytasz? O cokolwiek, wszystko wiedzą. No, to nie moja wina, że Magda nie chciała tego tam, jak mu tam, tego Banacha. Teraz nie pora tego żałować. On mnie w głowie nie zamącił. Sośnina. To się nie nadaje na meble. Chodźcie, chodźcie. O Jezu. No, już jesteście. Cześć. A jak sztuka? Sztuka? Czekaj, zrobię wam herbatę. Sztuka bardzo interesująca, bardzo, bardzo. Siadajcie, że bardzo było ładne, tylko nudne trochę. Niech no ojciec potrzyma, bo mi ręka ścierła. Daj zapałki. Nie mam zapałek.
Magda, daj zapałki. Tato. Dobrze się tata czuje? Marek, gdzie dziadek? Co dziadzie? Gdzie dziadek? No przecież śpi tu obok. Gdzie jest ojciec? Co? No przecież spaliście razem w dużym pokoju. No, nie ma. Posłanie jest puste. Obszukałem całe mieszkanie i nigdzie go nie ma. Boże, ojciec miał zawsze jakieś dziwne pomysły. Pewnie wyszedł, nie zna miasta, zgubi się i zasłabnie. No nie przesadzaj, w końcu to jest dorosły człowiek. Ty nie? Go nie znasz. Trzeba obudzić Antków. Walizka? Jaka? Jezus Maria, gdzie walizka? Co się stało? Minuta, gdzie? Co się stało? Cholera jasna! Zabrał walizkę. Co się stało? Psia krew, taki kawał groszy. Wiesz, Antek, wstydziłby się, ojciec zginął, Bóg wie, co się z nim stało, a trzyma za pieniądze. Tobie łatwo mówić, jak go widzisz raz na rok albo raz na 5 lat, a on nam robi takie numery w domu, że... Ręce odpadają. Nie, no fakt, że ojciec jest nieznośny, ale chyba go trzeba jakoś znaleźć. Kto go widział po raz ostatni? Ja! Kto widział, no? No opowiadał mi, jak książę Józef skakał przez LSD. No, na no dobrze, no. To jest nieważne, no. I jak, no, jak zimują bobry. I gdzie był? Tu, na kanapie leżał. No. A co było dalej? Dalej zasnąłem. No. A nic ci nie mówił, na przykład że się wybiera no. Gdzieś, no? Mówił? Mówił! No, spokojnie, no. No. O, mów. Chciał przed śmiercią jechać pod ostrą bramę. Jezus. I zbiera pieniądze na wycieczkę z Orbisem. Psia krew, za te pieniądze, co ma ze sobą, to by mógł pojechać do Panamy. Wiesz, wstydziłbyś się, Antek. I z powrotem. Trzeba dzwonić na milicję. Kto pamięta, jak był ubrany? W nocną koszulę. Cicho siedź. Nie. Przecież miał palto, nie? Nie wiem. Palto! Gdzie jest palto? Palto! Gdzie jest palto? Gdzie jest palto? No? Palto! Gdzie jest, szukaj palto? Palto! Gdzie jest palto? Palto! Gdzie jest palto? Gdzie jest palto? Gdzie jest palto? Czyje palto? Tu! 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 Co to jest? Nie ma. Twoje palto, siatka. Tu! Nie ma, nie ma. Nie ma, siatka. Nie ma, siatka. Nie ma, siatka. Tu! O! Słuchajcie, trzeba zadzwonić na milicję. Jaki tam jest numer? 999. Co im powiesz? To, że ojciec wyszedł pół godziny temu, że się niepokoił. No może poszedł po papierosy, a może po gazetę, ja wiem, może na spacer wyszedł. Z walizką? Tak. W ogóle ty się nie odzywaj, jak ty nic nie robisz, to nie jest twój ojciec. Powiedz im tak. Wyszedł z domu stary, zniedołężniały człowiek. Cicho! Stary, zniedołężniały człowiek. Z grubszą sumą pieniędzy w walizce. To ich przekona, że sprawa jest poważna. Czekaj, ale jak ojciec wygląda? No jak, no stary, siwy. Ojciec jest przecież łysy. Łysy jest na środku, dookoła jest siwy. A co wy opowiadacie, że ojciec ma piękne, czarne włosy? Takie włosy to miał wtedy, jak ty się wyprowadziłaś z domu. Tata był. Jak to gdzie? Na balkonie. Co tata tam robił? No dusiło mnie, a w dodatku ten tak okropnie chrapie, że wyniosłem się na balkon. Panie! Czekaj! Aby tak nie robili, nie niesie! Tata przyjdzie. No weźcie walizkę, synu, bo mi ręka tak zdjęła otrzymania, żeby prostować nie mogę. Z kogo ty, ojcu, troszkę mleka. Z jakiego udoju? Nie wiem, z butelki. Zapasz herbaty. Jak to, że mi opowie, to czas.
Dowodzę pan mają rację. Tam jest ten czerwony chyba. Czy nie wiem. Możecie państwo przyjechać, wziąć go z domu. Na kanał wjedziemy. Wóz musi być taki, że jak w niego wsiądę, to wszyscy muszą widzieć, że w nim siedzę, rozumiesz? To znaczy jak? Reprezentacyjny. Co, znaleźliście coś? Nie lepiej coś praktycznego? Praktycznego to ja mam dostawcza. Ty, zajrzyj na podstawę. Ja się na tym nie znam. Ja jestem inżynierem dróg i mostów. Ale zawsze inżynierem. Ja tam nie uznaję tych specjalności. Ja sam z lekarzami. Lekarzem tego. A pańki to mi pana chował gdzieś tam jak potrzebie. Pod to, bo to mi się podoba, tylko żeby to nie było z wierzchu odpisowane, ale w porządku. Można, proszę pana, tam? Można. Nie proszę, panu i latarkę. Na świecę pan, panie zbawcy. Ty, Antek, ty się nie wygłupiaj, no ja w życiu nie wsiądę do czegoś takiego. Ja nie potrzebuję, żeby mnie paluchami wytykali potem jak jakąś chłopską ambasadę. Ej, co ty byś w końcu chciała? To nie, tamto nie. Ja bym chciała, rozumiesz, mały sportowy samochodzik, rozumiesz? Porsche na przykład, tak jak Rodowicz, no. To tutaj takich nie ma, to nie jest salon w Paryżu, tylko handel starzyzną. Co ja będę tu zaklepiać? Przecież jeżeli tam jest jakaś wada, to ukryta i wyjdzie dopiero w eksploatacji. Dawaj pan. Chce pan motorower Komar. Kupić się zaraz za 2 złote. No trąwaj pan. No. Panie, żebym ja pana zaraz tutaj... Pan to mnie możesz, wie pan. Kupiec. No to jak prawdę, to jest! No nie wy się, nie kłóćcie, tylko kupcie Warszawę. Wóz no, przestronny, wygodny i elegancki, owszem. A jak siedzisz za kierownicą, to wysoko jak na koźle. A tak jak podjeżdżasz, zaproszę wiążenie jak Stefan, to i nie ma nic do gadania. A czy ojciec wie, że teraz w dobie kryzysu energetycznego Fiat 126 jest najbardiej poszukiwanym wozem w Europie? Do Warszawy. To nie jest Warszawa, tylko Wołga. A to nic, ale też przestronny i elegancki. Chodź na dół. Co ja tam będę zaglądał? Zobacz. Zobacz. Ja ci powiem. Ostatecznie nic się nie stało znowu, nie? Nie kupiliśmy wtedy, kupimy w następną niedzielę. Nareszcie mówię do rzeczy. Tu się trzeba zaczaić na okazję. Potraktujemy to jako rekonesans. Ja się też już zorientowałem, co tam jest grane. A w następną niedzielę pojedziemy i trafimy. I to dobrze trafimy i tanio. No dobra, tylko wiesz co? Trzeba wziąć pod uwagę Stefków. No nie możemy im tak siedzieć na głowie tygodniami, nie? No nie sobie, no nie krępujcie się. W ogóle jest bardzo przyjemnie i ojca nie widziałam tak dawno. Niech ktoś już nie wyjeżdża. Nie wyjedzie, dziadek nie wyjedzie. Jest mi to trochę na rękę. Mam parę spraw w pani Meksie. Próbuję wykołować kredyt na budowę nowego kurnika. U nas to wprawdzie można załatwić, ale zawsze jest lepiej, jak przyjdzie jakiś cynk z centrali. Ty byś mogła skoczyć na ten AWF, ruszyć sprawę doktoratu. Co, ty doktoryzujesz się? No, tak się przymierzam. Wymyśliłam sobie taki temat, jeszcze nieruszony. Rekreacyjne wartości dużej przerwy dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat. To dla mnie, ciociu? Słuchaj, no, powiedz mi ty, jak ty spędzasz dużą przerwę w szkole? Lejemy się z chłopakami. Pozwól na chwilę. A drugie śniadanie kiedy jesz? Na lekcji. A sporty? U nas nie dają palić. Dziadziu, opowiedz, czy co? Zamknij drzwi. Co się stało? Zostają? Przecież widzisz, co mogą zrobić innego. Mogą wyjechać do domu i wrócić za tydzień, jeżeli już to takie konieczne. W końcu to nie jest tak daleko, a ojca mógłbym nawet odwieźć. Ale przecież sam widzisz, że Antek ma do załatwienia parę spraw w tym animeksie, bo żona się doktoryzuje. A dla ojca wcale nie jest takie zdrowe jeżdżenie tam i z powrotem. A poza tym dzieci, sam widziałeś, jak lubią dziadka. Marka formalnie nie można od niego oderwać.
I bardzo się z tego cieszy. Podciągnie się trochę z historii, z tych zwierząt. Bo ty oczywiście nigdy nie masz dla niego czasu. Tak. Ja to wszystko rozumiem. Także sama widzisz, że nasze życie uległo kompletnej dezorganizacji. No. Ja się pętam z kąta w kąt w własnym mieszkaniu. Dzieci nie mają własnego pokoju do odrabiania lekcji, nie mówiąc już o tym, że my zostaliśmy już kompletnie od siebie odseparowani. No wiesz, że ty się dziwi, jesteś takim egoistą. A przecież oni ciebie tak lubią. Ja ich też bardzo lubię. Cenię Antka za inicjatywę, nie mówiąc już o ojcu. No przecież są jakieś hotele, jakieś pokoje gościnne. W końcu współczesne mieszkania nie są przystosowane do takich odwiedzin. Jak to pozwoliłbyś, żeby mój ojciec mieszkał w pokoju gościnnym na drugim końcu miasta? No dlaczego na drugim końcu miasta? Nie dalej jak wczoraj Walędziak ofiarował mi pokój gościnny tutaj, w naszym bloku. Wiesz co, ojciec Walędziaka, wiesz, też masz pomysł. A dlaczego ojciec? Mógłby również Antek z Bożeną, albo ja. Od razu byłoby lżej. Spaliłabym się ze wstydu. Przepraszam bardzo, można skorzystać? Tak, oczywiście. Takie bobry budują sobie żeremie. Nie kop, Stefan, nie kop, i tak można się udusić. Tak. Dziadku, co to są te żeremie? No, takie domki, bobrze pod wodą. I te bobry tak. Mieszkają tam pod wodą? No tak. Panie Waliniak, jest pan pewny, że ten barak ma stać w tym miejscu? A według moich obliczeń wynika, że tutaj. A według planu, że bardziej w lewo, bo tędy mają przejeżdżać betoniarki. A ten plan, który pan trzyma w ręku, jest przed 3 dni. Przed wczoraj miała przebiegać tędy ulica, wczoraj linia pośpieszna, a dzisiaj ma być bara. A w ostatniej fazie będzie Kwietnik. Trzeba pracować z wyprzedzeniem. To ja pana uprzedzam, panie Maliniak, że jak to każą nam przestawić, to pan sam na własnych plecach będzie to przenosił. No i dobrze. A jak będzie decyzja przenosić, to poczekam jeszcze 3 dni. Aż powrócimy do starej koncepcji. W końcu się człowiek czegoś nauczył tego jołowego na trasie. Chyba, żeby wejście było od słonecznej strony, zawsze będzie trochę cieplej. Panie inżynierze, ktoś do pana macha. Cenus. Cześć. Tu ty raz? No, instalujemy się tu prowizorycznie, jeżeli nas rzucą na trasę toruńską. No podgonimy tutaj trochę roboty wokół dworca. No widzisz, wiedziałem, że nie jest dobrze, ale że jest tak źle, to nie wiedziałem. No, poczekaj parę tygodni, to zobaczysz, jak to będzie wyglądać. Ja nie o tym. Masz chwilę czasu? Skoczymy na piwo, pogadamy. No jak to na piwo? Przecież jestem w pracy. Może trochę później po fajrancie. Coś z ciebie za kierownik, że nie możesz iść na piwo. Ale chwilę czasu masz, nie? No, chwilę mam, bo akurat instalujemy barak. Dobra, to tu ci zadam parę pytań. Ile ty masz lat? Skończyłem 40. Albo co? Bo mam dla ciebie taką propozycję. Nie chciałem o tym mówić w domu, bo tam się od razu wszyscy zaczną wtrącać, dyskutować, a sprawa jest krótka. Potrzebuję zaufanego człowieka na swoją partię. Ja mam trochę bieganiny, załatwiania, wiesz, działam społecznie. Ojciec też już, jak widzisz, nie jest ten sam, co dawniej, ciągle tylko bobry i bobry. A ja potrzebuję faceta, żeby tam siedział na miejscu i trzymał wszystko w garści. No, nie wiem, kogo mógłbym ci podsunąć. Ja nie mam nikogo takiego. A ja myślę o tobie. O mnie?
No. Przecież ja mam pracę. Pracę? U mnie dostaniesz tak. 7 na rękę, mieszkanie, opał, mięso, jaja za darmo, a wciągniesz się, to cię wezmę na pracę. No? Nie. Nie? Nie. A dlaczego? Ja tu jestem potrzebny. Ale państwo popiera hodowlę, jeżeli ci o to chodzi. Ale ja nie jestem pewien, czy państwo popiera, żeby inżynier budowlany macał kury w fermie swojego szwagra. Czekaj, ty się nie unoś, tylko pomyśl o dzieciach i o Magdzie. A czego im brakuje? A i co ja nie widzę, że nie możecie związać końca z końcem? A po czym tak sądzisz? Jak to po czym? Ty harujesz, ona haruje, a do schowka nie macie co włożyć. A. Czekaj, przecież ja nie chcę, żebyś mi dawał odpowiedź teraz, w tej chwili. Prześpi to, przemyślisz. Panie inżynierze! Przyszło polecenie, że barak nie może stać w tym miejscu. A gdzie ma stać? Mówią, że 100 metrów dalej. W prawo. No to ja już przespałem, przemyślałem. I znajdź sobie kogo innego. Ja tam nie widziałam rodziny, w której szwagier przyjaźniłby się ze szwagrem. A w humoreskach wieka na przykład. Szwagrowie są bardzo ze sobą zaprzyjaźnieni. Taki szwagier piekutoszczach na przykład. No tak, ale oni się łączą ze strachu przed ginią. O ile wiem, to ty nie jesteś taka despotyczna. Brat jest zawsze zazdrosny o siostry, jak żyje z jakimś innym chłopem. Mój brat to tak kiedyś pobił jednego narzeczonego, a wcale go o to nie prosiłam. To są prawa dżungli, Mariolko. Ale obserwuje się przecież bardzo piękne przyjaźnie między szwagrami. Na przykład mąż siostry Chopina bardzo przyjaźnił się z Fryckiem, uwielbiał jego muzykę, w ostatnich dniach życia przyjechał nawet do Paryża. Do Paryża to każdy szwagier się wybierze. Przepraszam. Zwłaszcza jeżeli wyniucha spadek. Okropność. Nic świętego. Przyjazd rodziny zawsze jest katastrofą. Rodzina, nie rodzina, zawsze to obcy w domu. Tak, tylko nie wiadomo, kto jest tym obcym. Bo my ze Stefkiem na przykład jesteśmy bardzo ze sobą zżyci. Rozumiem się dosłownie pół słowa. Ale z drugiej strony, jak rozmawiam z ojcem albo z Antkiem, to Stefek dosłownie nie kojarzy, o co chodzi. Nie mówiąc o tym, że nie chwyta niektórych naszych powiedzeń. Bo my z Antki mamy takie powiedzenie z dzieciństwa, jak u pani Czubaszyńskiej. No to znaczy, że było strasznie nudno, bo ona była okropnie nudna, ta pani Czubaszyńska. To była taka znajoma naszej mamy. No, a ta sytuacja wymaga od ciebie bardzo wiele taktu. Z jednej strony nie możesz narażać na szwank uczuć rodzinnych, a z drugiej strony Stefan będzie coraz bardziej twoją rodziną. No tak, Stefan jest moją rodziną. I dlatego tak strasznie mnie boli, że mi się na siebie boczą. Ależ pani Mariu, nie ma o czym mówić. To jest właśnie cała pani. Ten wzruszający stosunek do starego ojca i matczyne uczucia do brata, pozbawionego, o ile sobie dobrze przypominam, matczynej opieki, bo matka państwa, o ile pamiętam, zeszła czas jakiś temu. Tak. No, co prawda Antoś jest już dorosły i nawet ma żonę. Ależ pani Madziu, niech mi pani wie, że mężczyzna nigdy nie jest na tyle dorosły, aby nie potrzebował bezinteresownego uczucia, serdecznego gestu. Dziękuję wam. Jestem panu bardzo wdzięczna i za dozwolenie, które pomoże mi w uporządkowaniu moich spraw. No wie pan, jak w każdej rodzinie istnieją pewne konflikty. Na przykład mój mąż jest bardzo rozdrażniony tą sytuacją. Tak, no cóż. Bywają typy mężczyzn zupełnie czułych, całkowicie pochłoniętych swoją karierą, którym obce są te rejony życia, na które my, pani i ja, jesteśmy uczuleni. Dlatego tym bardziej chcę pani pomóc i cieszę się, że mogę to uczynić. Aczkolwiek będzie mi pani bardzo brakowało przez tych kilka dni. No, umówiłam się z koleżanką Rączewską, że będzie robiła za mnie moje analizy. Pani Madziu, nie wszystko da się dostrzec szkiełkiem i okiem. Tak samo mówi mój ojciec. Może nie ujmuje tego tak jak pan, ale wie pan, kiedy czasem mówię o przyrodzie, to naprawdę mam łzy w oczach. Wydaje mi się, że z czcigodnym ojcem pani znalazłbym
nie jeden wspólny temat. No ale cóż, jedźmy. Nikt nie woła, jak mówi poeta. Wpłynąłem na suchego. Otóż, no, wóz nurza się, prawda? Brodzi koralowych burza. To naprawdę miło, żeś mnie podwiózł na ten AWF. Widziałeś, jakie zapchane te tramwaje? No, ale my to musimy się popierać, no nie, Stefę? My, to znaczy kto? No my, przyżenieni do rodziny Sławków, którzy nie wychowaliśmy się w leśniczówce, nie widzieliśmy na oczy żywego bobra i nie bywaliśmy u pani Czubaczyńskiej. Nie, ale Magda nie jest taka. Antek też nie jest taki. I nawet wcale nie są do siebie podobni. Ale jak się razem zejdą, to już wszyscy inni przestają dla nich istnieć. A wiesz, że ta rodzina mnie pod pewnymi względami imponuje, proszę ciebie. Mają jakieś swoje tradycje, obyczaje. To się dzisiaj rzadko zdarza. Nie no, rodzina jest w porządku, ale weź tak każdy z osobna. Ojciec zupełnie zramolały. O Magdzie to co ja ci tam będę mówić? A Antek doszedł do wszystkiego tylko dzięki mnie. Bo był taki jak ty. Co to znaczy taki jak ja? Ten fotel się nie odsuwa dalej? Bo mi nogi ściekły. Nie, to już do końca jest odsunięty. No widzisz. A przecież zasługujesz na coś lepszego. Tylko ty jesteś takim typem, od którego trzeba wymagać. Ty potrzebujesz takiej kobiety, która by ci stawiała jakieś kategoryczne żądania. Wtedy ty byś się zaparł i wykonał. Tobie trzeba po prostu podnosić poprzeczkę. No, wydaje mi się, że w ramach tej sytuacji, w jakiej się znajduję, to osiągam całkiem niezłe wyniki. No dobrze. A kto jest twoim przełożonym? No, dyrektor. A nad dyrektorem? Nad dyrektorem to jest zjednoczenie. A nad zjednoczeniem? Nad zjednoczeniem wiceminister, minister. No i w porządku, a teraz powiedz mi szczerze, czy Magda kiedykolwiek powiedziała ci: słuchaj Stefan, dlaczego ty nie jesteś wiceministrem? Przepraszam, to ja się zagapiłem. On stoi pod światłami. A co cię to obchodzi, że on stoi pod światłami? To on jest winien. Mało, że gwałtownie hamuje, to zobacz go. Ma zabłocone światła stop. A ty zaraz, przepraszam, zagapiłem się. Wiesz, że ja chyba nie nadawałbym się na wiceministra. Oj, nadawał, tylko trzeba by się za ciebie wziąć. Ja nic tutaj nie widzę, ale wydaje mi się, że jest w porządku. Bardzo pana, przepraszam, że pana tak tydzień temu potraktowałem. Ale sam pan rozumie, jak kręci się tyle tu różnych oglądaczy, dotykaczy, to się wnerwiłem. Ale teraz po rozmowie z tym panem widzę, że sprawa nabiera rumieńców. Nic nie szkodzi, ja rozumiem pana. Stefan! To wy się tu przejdźcie, pooglądacie, a ja z panem przejdę do konkretu. Ty, a tak. To ja idę ze Stefanem. Mnie ta transakcja nie interesuje. Czy będziesz chciała, żebym ci dał poprowadzić? Ale ja wierzę w specjalistów, a to nie jest moja dziedzina. O, dzień dobry. Życzy pan sobie ekspertyzy? To pani? A co? Zdziwił się pan? Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Ekspertyza samochodowa też mi nie straszna. A co, zmienił pan małżonkę? Czy małżonka zmieniła figurę, że... Nie, to moja szwagierka. Bardzo udana. No, a ile pani by mi dała? A no, ja myślę, że są jakieś stawki ustalone przez PZMO. Nie, lat, złociutko, lat. Lat! 33. Skąd pani wie? Widziałam panią w 40 lat. A, to nie trudno. Tak, proszę pani, na swój wygląd trzeba zapracować. Tyle, że teraz mam lekką pracę. To pani zna się na samochodach? Nie, na klientach. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Przede mną tu pracował docent, doktor, inżynier, trzykrotnie habilitowany. Z mechaniki samochodowej. Też nie miał frekwencji. Więc zaangażowano mnie za pół ceny. A ja w tym czasie wykonuję prace zlecone dla spółdzielni Dzianina. Niech to pan się odwróci plecami. A tak, trzeba jeszcze podciągnąć. Specjalizuje się w plecach. Rękawy są intratniejsze, ale bardziej pracochłonne. Ja myślałem, że taki ekspert to ma urwanie głowy przy takim ruchu. Wszyscy tak myśleli. PZMOT, prasa, opinia publiczna. Ale życie okazało się silniejsze. Z trzech powodów. Sprzedający nie chce, żeby mu ekspert zaglądał pod maskę. A kupujący podejrzewa, że ekspert jest na procencie u sprzedającego. A poza tym wszyscy wierzą tylko najbliższej rodzinie, która nie ma zielonego pojęcia o samochodzie.
Państwo sprzedają czy kupują? Mój mąż kupuje właśnie. Tak. A czy ma antypicownika? Słucham. Antypicownik. Specjalista od walki z picownictwem. Nie rozumiem. Proszę Państwa, człowiek sprzedający samochód, aby uzyskać korzystną cenę, poddaje go tak zwanej picuwie. Trochę poleru, wyprostowanie kapsli, wypędzelkowanie lakieru, cofnięcie licznika. Jeden są picuwa. Ma na celu ukrycie wad i rzeczywistego zużycia samochodu. Ale już stary Klauzewicz uczył. Kto? Klauzewicz. Napisał książkę o wojnie. Otóż uczył, że każda broń powołuje do życia antybroń. Miecz tarczę powołuje. Bomba schron. Głowica antygłowice i tak dalej. A picowanie powoduje antypicownictwo. Tak. Tu po tym placu krążą dziesiątki antypicowników. Praktycznie odkrywają, proszę pana, każde malowanie, każde pędzelkowanie, każde prostowanie. Im samochód lepiej wygląda, tym bardziej podejrzany. Ostatnio doszliśmy do tego, że szansę ma jedynie samochód stary, zniszczony, z podpryskiwanym lakierem. Takie samochody idą jak nowe, więc czy państwo mają takiego antypicownika? Nie, a może pani mogłaby nam kogoś polecić? Owszem. Panie Władku? Panie Władku! O, skończył pan już przy tym Volvie? Skończyłem, nie wytrzymało drugiej próby. Idziecie, niech pan tu idzie. Wybitna siła. Pan pójdzie z państwem. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, proszę pana, niech pan się jeszcze odwróci plecami. Oj, widzi pan, zagadałam się i zrobiłam za dużo. Trzeba będzie spuścić parę oczek. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia państwu. Ja już się wrócę. Trzy razy go przekuwałem. Kochana, nic nie powiem, nic nie wiem, tajemnica zawodowa, no. Ty, Antek, słuchaj. Tu jest taki specjalista, słuchaj, tak, antypicownik, rozumiesz? Na słabo. Przez PZ Moti, on jest żadnej od tego... Żadnej rozmowy nie ma, samochód jest kupiony, proszę odejść, ja się nie mam wtrącać. Siadaj, tutaj jedziemy. No bardzo pana przepraszam, ale sam pan widzi, mąż już kupił. Ryzyko zawodowe. Stefuś, to pa. Do zobaczenia w domu, pa. Pa. Niezły wóz, co? Nie ma dobrych wozów. Nie macie pojęcia, ile się tu mieści. Zastanawiam się, czy nie sprzedać dostawczaka. No, Madziu, pora się czekać. Komu drogę? Co robi? Marek, nie ruszaj. Temu czas. No. A tu dbają wnuki. Dobrego, dobrego. No, bo to moja krew! Niech ojciec nie ściska tak tej walizki, przecież to już jest proste. Nie ma, ale nie ma czego pilnować. Pa! Pa, pa, dziadziu, pa, pa! Pożegnałaś się. Pa, pa. Oj, co jest? Tata, nie ma co tak trzaskać, to nie jest Warszawa, trzeba delikatnie. Pa, pa. Tak, chwileczkę. Marek, wysiadaj już z tego samochodu. Mamo, przesiadaj się wspólnie. Mamuś, to mamuńka. A odrobiłeś lekcję na poniedziałek, trzeba jechać. Aha, no to idź na górę i przynieś zeszyty, pokaż to, bo idź. Aha, pan jedźcie zawsze, jak będziecie... I pamiętaj, że moja oferta jest ciągle aktualna. Nie, ale nie skorzystam. Stop, trochę, przestań. Antoś, pa. No pa, Magdziu, pa. Trzymajcie się. Tu szyba tylna jest. A jedźcie ostrożnie. Tak. Jezus Maria, uważaj, Antek. Nie tam masz, tam jest wyjazd, potem w prawo. Biegnij inaczej. Dzieci odsuń, no trzymam dzieci z daleka, nic się nie stanie. Ludzie przyjeżdżają, odjeżdżają.
Cicho. Rzeczywiście zrobiło się tak jakoś pusto w tym domu. Ciekawe, kiedy znowu zobaczę tatusia, Antka, Bożena. Popatrz, mieszkamy tak niedaleko, a tak rzadko się widujemy. Ciekawe, czy już dojechali do siebie, czy nie? Nie, przesadzaj, ale są już niedaleko. Kto to? Pewnie kobieta pracująca. Nie, już była. Boskie człowieku, jak tyś to sprawdzał, rany boskie. Jezus Maria, co się stało? Cholera, cały dyferencjał szlak trafił. No najpierw zaczęło buczeć, potem coś zdygotało i potem jak nie... No wszystko wywaliło do środka. Dobrze, że ci trzymał nogi z boku. Tatuś, nic się nie stało, tatusiu. Cały. Dobrze, siadaj tu, odpocznij sobie. Boże święty, Jezus, weź mi tego. No. Przecież automatika nie będę holował do Makowa. Kto mi tam co zrobi? Tu w Warszawie są zawsze jakieś możliwości. Poza tym mam parę spraw w Animexie. Ona skoczy na ten AWF. Daj mi tego papierosa. Panie Walenciak, pan mi kiedyś coś wspominał o jakimś pomieszczeniu tutaj na terenie bloku. Czy to jest jeszcze aktualne? Jak najbardziej. Aktualnie zajęte. Wie pan, panie Zmierzy, co mi się przytrafiło? Rodzina żony mi się zmaliła na łeb. Tosiu, chodź, nic już nie zaraz. No widzisz pan. No ja już się zrobił, przecież już wychle. Ja dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube.